Dzień dobry, witam Państwa na naszej farmie Lubuskie Angusowo. Zanim udam się dzisiejszym do zwierzaków, chciałem Państwu tutaj poopowiadać o kołowrotkach, które stosujemy na naszej farmie. Dużo miałem zapytań o to, jak to wygląda, jak sobie można zarządzać ruchem zwierząt po pastwisku. No i jednym z tych elementów, z których my korzystamy, są oczywiście kołowrotki. Okazją do tego jest fakt, że drogą kupna nabyłem też nowe kołowrotki, które tutaj mam u siebie. Dwa, jeden już jest z nawiniętą linką, a drugi jest jeszcze nierozpieczętowany, świeży. Są to kołowrotki firmy Speedride. Ciekawością u nich jest konstrukcja przełożenia 1:3, taka sama jak w Gallagherach, tych tutaj, które u siebie mam. No i trochę chciałem popowiadać właśnie o tych nowych rozwiązaniach. Mają bardzo fajne rączki, przewodzące. W Gallagherze, którego kupiłem, były nieprzewodzące i od razu je wyrzuciłem, pozbyłem się ich. Konstrukcja no troszkę bardziej uboższa niż u Gallaghera. U Gallaghera, jeżeli popatrzymy sobie na te, mamy po pierwsze zapinkę z tyłu, którą możemy tutaj zablokować na drucie czy na słupku, jakkolwiek montujemy to. Tutaj mamy tylko taką prostą zawieszkę, także to już jest uboższe. Poza tym lepiej jest wykonany hamulec w Gallagherze, można go blokować, działa to naprawdę bardziej sprawnie. Tutaj mamy tylko taką zapadkę, którą nie za bardzo da się, można powiedzieć, blokować, ona tak się majta. Co jeszcze z takich porównawczych, cały jest też izolowany, tak jak w Gallagherze, tutaj jest możliwość przyczepienia linki. Tutaj są tylko dwa punkty przewodzące. Podobnie też tak w Gallagherze jest. To są też te dwa punkty przewodzące, gdzie ewentualnie można się wpiąć w nasz kołowrotek za pomocą gumki. Tutaj jest hamulec. Można dokręcać ten hamulec, który powoduje nam, że możemy dodatkowo zablokować mechanizm przesuwania się. W tym kołowrotku tego nie ma. Plastik tutaj jest znacznie twardszy, no tutaj troszkę lżejszy. No, pokazałem Wam różnice w budowie, są one dość znaczne, jednak co jest dobrego w Speedride'cie, to że robi też swoją robotę, da się nawinąć na niego, jak tutaj sama wskazuje informacja, około 200 metrów taśmy i około 500 metrów linki. Ja mam na tym nawinięte około 350 metrów linki. Jak widzicie, jest jeszcze sporo zapasu. To jest jedna rzecz. No i cena. Gallagher chyba w tej chwili kosztuje już około 600 zł za jeden kołowrotek. Ten mniejszy. Jest też większa wersja, już bez takich możliwości zapięcia, tylko też takie uchwyty. Sama konstrukcja jest bardzo podobna, natomiast tutaj wchodzi około chyba 800 metrów, można nawinąć drutu. No i ten kołowrotek mniejszy, tak mówiłem, około 600 zł, ten Speedride'a około 300 zł, tam 280 kilka zł, więc jest to no, duża różnica. Jest różnica w wykonaniu, ale w funkcjonalności bardzo podobnie te dwa kołowrotki działają. Zobaczymy, jak będzie z biegiem czasu. Na razie zakupiłem, używam. Obydwa kołowrotki robią fantastyczną robotę, jeżeli chodzi o możliwości zarządzania, szczególnie stadem bydła, jego ruchem po pastwisku. Na ten duży kołowrotek zakupiłem też linkę firmy Speedride. Nie reklamuję w jakiś sposób, nie mam żadnej umowy z tą firmą. Zakupiłem, bo wcześniej mi dobrze działała. Mam już tutaj ją na kilku kołowrotkach nawinięta. Jest dość sztywna. Tutaj wcześniej miałem topline zakupiony jeszcze w Irlandii. No i w miarę jeszcze ta linka działa, a używam ją już prawie 6 lat. Także jest już trochę tam poczachrana, jak widzicie, pozwiązywana. W różnych miejscach się różnie przecierała. No, natomiast jeszcze nadal z powodzeniem ją używamy. Speedride'a tutaj, tego co tutaj jest na tym kołowrotku, używam 2 lata. To jest nowy kłębek, który kupiłem na ten duży kołowrotek.
Tu jest 400 metrów, praktycznie największe, najdłuższe kawałki mojej farmy. Dam radę tutaj przedzielić, żeby zmniejszyć wielkość kwatery. O tym chciałem Wam pokazać, porozmawiać o tym. Zabieram się do nawijania linki na ten kołowrotek. No i rozłożę kwaterę, a później się już spotkamy u moich zwierząt. Angusy pięknie błyszczą o zachodzącym słońcu. Dostały właśnie kwaterę na naszym polu, na którym był robiony bell grazing. Ładnie wyrosły rośliny biodynamiczne. Co prawda przed chwilą je tu mocno przydeptały. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj leży. No ale na kwaterze obok już będzie można zobaczyć, jak to pole pięknie wyrosło. Nawet pojawiała się gdzieniegdzie kukurydza. Ale są słoneczniki, jest wyka. Nawet dużo jest tej wyki. Są zboża, które też tutaj zostały wysiewane. Jest rzodkiew oleista, jest inkarnatka. Także bogaty stół paszowy. Tutaj co prawda położyły. Przeszły się po kwaterze zobaczyć, co też tutaj ciekawego im żeśmy przygotowali. O, mój wolec przyglądający się, co ja też tutaj robię. Zobaczcie, pięknie wygląda. Wysoki taki na nogach urósł. Ale zobaczcie, jak one potrafią przygryźć tą kwaterę. No, do ziemi, do zera. Zostawiając co nieco różnych roślin jako podbudowę tego naszego profilu glebowego. Część wydeptają, ale większość jest przez nie zjedzona. Zobaczcie, na miejscach, w których była wcześniej podawana im słoma i słomy mniej wyjadają, zostawiają zawsze taką warstwę. Zobaczcie, jak one to wszystko teraz przemieszały. Przemieszały, co spowoduje przy tych deszczach, które obecnie mamy, bardzo szybki rozkład tej materii organicznej i podbudowę profilu glebowego, nad którym nam tak bardzo zależy, nad którym tak bardzo mocno pracujemy. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Ile tu jest jeszcze biomasy, która może się rozłożyć. Wszystko to nas cieszy, bo to jest właśnie metoda na najszybszą metodę budowania profilu glebowego. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To trzyma wszystko wilgoć. Powoli się rozkłada. Rozkłada się powoli, dlatego że no było troszkę przysłonięte to cieniem i było sucho w pewnym momencie, ale teraz jest taki okres, że co 2-3 dni mamy burzę, która zasila tutaj to pola nasze wodą. Wszystko pięknie rośnie, naprawdę pod względem wody jest to wspaniały rok, którego dawno już nie mieliśmy. Pięknie błyszczą te nasze angusy. Matki, mimo alaktacji, cały czas w dobrej kondycji. Zobaczcie, jak one ślicznie wyglądają w tym zachodzącym słońcu. Spróbuję stanąć z drugiej strony, żeby to słońce nie przeszkadzało. No, cielaki to też rosną. O, proszę, jakie ładne cielaki. Odwrócę się w tą stronę, żebyśmy mogli popatrzeć. O, zobaczcie, jak teraz ze słońcem one naprawdę przepięknie wyglądają, te krówki. Złociste. No, cielaki naprawdę pięknie się też rozwijają. A to zasługa i bogatej paszy, którą one tutaj mają. No i mleku matki, które je karmią. Pola bogate naprawdę w tym roku. Na razie mleka i w stadzie nie brakuje, bo i traw nie brakuje. Jest tego pożywienia pod dostatkiem dla naszego stada. Przejdę się tutaj tak wzdłuż nich, żeby pokazać, jak to one wyglądają. Cały czas czekamy na naszą fenkę. Fenka jeszcze nie urodziła. Bardzo mocno wzleka z tymi narodzinami. No ale cielna jest, więc lada, myślę, moment już coś niecoś się tam pojawi. Ten ostatni cielak dołączy tutaj do nas na gospodarstwie. Much pełno. To muszę przyznać. O, jak pięknie wygląda. Much pełno przy nich. Im za bardzo nie przeszkadzają. One dostały mucheks. Są polewane mucheksem przez to, żeby muchy im nie dokuczały.
nas natomiast mocno atakują. I oto i fenka w swojej okazałości, widać, że jest mocno zbudowana, gruba jeszcze, brzuch jej odstaje, no ale jeszcze widać, że nie przygotowuje się do narodzin, jeszcze trochę. No, brzuszek ma spory, wygląda okazale. To pójdę do cienia, jeszcze od tej strony pokażemy fenkę, jak ona wygląda. A tu reszta stada. Widać, że smakują mi te zboża, wyjadają kłosy, powoli wyjadają wszystko, co tam jest dostępne. Mamy konkurencyjne wybieranie, żeby zobaczyć, jak najszybciej chwycić to, co jest dobre. No to jest stół paszowy, naprawdę. Urozmaicony stół paszowy dla tych naszych zwierząt. O. Chwyci, pójdzie dalej. Chwyci, pójdzie dalej. I tak krążą po tym pastwisku. Wydawałoby się, że marnują, bo zadeptają część, ale one to wszystko zbiorą. Drobnostka tylko pozostanie jako podbudowa tego naszego profilu glebowego. O, jak wyjadają. Jeszcze za mną tutaj stoi kilka sztuk. Możemy popatrzeć, co też one tam próbują posmakować. Zobaczcie, jak wygląda tutaj przestrzeń po bell grazing. A to najmłodszy nasz byczek już jest zarezerwowany. Też ma ładne wysklepienie. Ładnie się rozwija. A tu zobaczcie. Zdeptały co mogły, przemieszały. Tak to oto będzie się budował pięknie nasz profil glebowy. A tutaj ta w pozostałości po belce słomy wygląda po prostu jak wyrzucony kompost na pastwisku. Zobaczcie, jak to wygląda. O, wszystko się będzie pięknie tutaj rozkładać. Dostało wilgoci. Jeszcze troszkę być może nasze zwierzęta to obsikają, więc dostaną też azotu. Te warstwy węgla, które tutaj leżą. I pięknie się to wszystko będzie rozbijać. Jeszcze ostatni rzut na te nasze angusy. Miło się na nie patrzy. Chciałem pokazać, jaki gąś tutaj urósł i jak ciężko się przez to przechodzi. Naprawdę gęstwina biomasy różnych rodzajów roślin, które mi tutaj wyrosły. Jak w buszu. Naprawdę jak w buszu. Drzewa dają osłonę, dają cień, ale również dają możliwość drapania się, wycierania się o korę drzew. No i liściarka. Można zobaczyć, jak pięknie są tutaj drzewa ogołocone z liści na tą samą wysokość. Tam, gdzie krowy sięgną, tam wyjedzą. Zobaczcie, kora z tych drzew jest tutaj do pewnej wysokości wyślizgana. No, to właśnie tak korzystają z tego zwierzęta. Nawet te najmłodsze. Angusy przyszły do wodopoju. Po burzliwej pogodzie, którą mieliśmy 3 dni temu, napłynęło bardzo dużo wody, na tyle, żeby zapełnić tutaj całe to nasze wypłaszczenie w rowie melioracyjnym. I zobaczcie, ile ja mam tutaj wody. Rów jest pełny, ponad metr wody jest w tej chwili w rowie. Angusy bardzo lubią tą wodę, preferują ją bardziej niż tą wodę, którą ja im leję z naszego ujęcia, z naszej studni wykopanej.
Zobaczcie, ile tu jest wody w tej chwili. Zatrzymałem ją na moich zastawkach. Nie odpływa mi ona do Bałtyku. Zostaje u mnie. Zaczął się u nas też sezon pracy nad magazynem paszy dla naszych przeżuwaczy na zimę. Zaczęliśmy zwozić już tutaj słomę, siano. Ogólnie trwają przygotowania również nie tylko do sezonu letniego, czyli zgromadzenie wody. Niedługo będzie rozsiew, znowu drugi rozsiew roślin biodynamicznych, ale również zwozimy paszę zimową dla naszych przeżuwaczy. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kąciku poświęconym żywieniu optymalnemu i twórczości panów Kwaśniewskich, doktora Jana Kwaśniewskiego i Tomasza Kwaśniewskiego. Mam już przygotowany tutaj fragment z łatwe odpowiedzi na trudne pytania, choć po lekturze tej książki nie zawsze, muszę powiedzieć, jest łatwo. Jednak ograniczenie w wiedzy dotyczącej chemii czasami daje się we znaki. Jak inżynier telekomunikacji, chemię zakończyłem bardzo wcześnie na swoim etapie uczenia się i teraz muszę sobie pewne rzeczy przypominać. Ale zanim przejdę do książki, chciałbym Wam opowiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza to zrobiliśmy badanie naszego mleka, naszego, czyli od naszych krówek, naszej Stasi i naszej wieś. Przypomnę dla tych, co nie oglądają nasz kanał, Stasia to jest rasa polska czerwona, czysto rasowa krówka, i Wiesia czysta jerseyka. I udało nam się zrobić badania jakości mleka. Najbardziej mnie interesowało, jakie są parametry białkowo-tłuszczowe w naszym mleku. No i posłuchajcie, bo i dla mnie samego, a i dla pani profesor, mojej przyjaciółki, która robiła te badania, też było to nie lada zaskoczenie. A więc, nasza Stasia, polska czerwona, białko ogólne 6,89. Tłuszcz całkowity 8,65. Sucha masa 21,82. To wszystko są w procentach. Sucha masa bez tłuszczowa 12,15. Laktoza 4,54. Co tu jeszcze jest ciekawego? Białka kazeinowe 5,8 i bardzo fajne białka serwatkowe 1,21. Czyli mamy u niej 8,65% tłuszczu. Myślę, że to jest zasługa tego żywienia, które mamy. Oczywiście rasy, która potrafi to wszystko przerobić. No i tych koniczyn, które rosną u nas na naszym pastwisku. Ale posłuchajcie o wieś Jerseykę. Stąd chyba tak bardzo lubiłem to mleko, bo tłuszczu w mleku Jerseyki jest aż 13,4%. Naprawdę niesamowity wynik. Białka 6,49%. Można powiedzieć, że mamy idealny prawie stosunek białka do tłuszczu, dlatego że jest troszkę ponad 2 razy więcej tłuszczu niż białka w mleku naszej wiesi. Także niesamowite parametry mleka. Nie spodziewałem się, że będzie aż tyle. Myślałem, że będzie około 7-8%, natomiast powyżej 10% w ogóle nie śniłem i nie marzyłem, że mógłbym mieć. Stąd już wiemy, że ta śmietana, którą mamy, jest tak dobra, bo obydwie krówki mają niesamowicie tłuste mleko. A że łączymy to mleko ze sobą, no to nic dziwnego, że później okazuje się, że tak dużo mamy tej śmietany i to śmietany bardzo tłustej. Co jeszcze ciekawego o mleku wiesi? Białko ogólne 6,49, troszkę mniej. Dla porównania u Stasi było 6,89. Są to różnice na 10 pozycji, ale i tak jest nieźle. Laktoza podobnie jak u naszej Stasi 4,54. Sucha masa jest mniejsza 11,41. No i te białko kazeinowe u Stasi 5,68, u Wiesi 5,2. Także troszkę mniej tego białka kazeinowego i białka serwatkowego też jest mniej, bo 1,032. Mimo wszystko jestem strasznie zadowolony, strasznie się cieszę, że takie mamy mleko pochodzące z naszego gospodarstwa. Oczywiście
nie ma tego mleka zbyt dużo, dlatego że te krówki są tak karmione po to, żeby to była najwyższa jakość mleka przy niezbyt wielkiej produktywności tych naszych krówek, ale nie o to chodzi, żeby je zamęczać i żeby one dawały dużo, dużo mleka, tylko ma tego mleka być po prostu najlepszej jakości. No i ta jakość widać, 13,4% jest niezaprzeczalna. Co jeszcze chciałem powiedzieć, to widzimy po prostu po tych parametrach, że jeżeli zwiększamy jako ilość mleka tak naprawdę, to dolewamy do niego, można tak naprawdę, wody. W organizmie co prawda krówki, ale dolewamy wody, bo te wszystkie parametry później są po prostu rozrzedzone. Także niesamowita radość. Ja się bardzo cieszę, że takim mleczkiem ja mogę siebie odżywiać, odżywiać moją rodzinę i my po prostu z tego możemy czerpać niesamowite dla nas korzyści. To była pierwsza sprawa dotycząca mleczka. Drugą sprawą jest oczywiście informacja o naszym szkoleniu. Dla tych, co są zainteresowani, 21-22 wrzesień odbędzie się szkolenie regeneratywne na naszej farmie, na naszym gospodarstwie, gdzie poruszymy niesamowicie ważne, moim zdaniem, aspekty rolnictwa w dzisiejszym czasie, rolnictwa w porównaniu do rolnictwa konwencjonalnego, które jest grabieżcym. My mówimy o rolnictwie regeneratywnym, czyli takim, który produkuje najwyższej jakość żywności przy jednoczesnym odnowieniu naszych zasobów glebowych, jakie posiadamy. Także takie szkolenie 21-22 września. Jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć czegoś więcej, możecie wejść na naszą stronę lubuskie-angusowo.pl. Jest ta strona już dostępna, można zobaczyć sobie jej treść, bądź skontaktować się z nami poprzez maila, bądź też numery telefonów są na tej stronie też podane, więc można łatwo się z nami skontaktować. Także zapraszam do kontaktu tych, którzy się wahają. Na ostatnim filmie widzieliście lekką relację z tego, jak odbywały się warsztaty. Wszyscy są nadal zadowoleni, wymieniamy się informacjami na naszej grupie WhatsAppowej. Wrzucamy co chwilę jakieś newsy, jesteśmy w stałym kontakcie, jest to bardzo pocieszające i naprawdę ja się też cieszę, jestem zadowolony z tego, że tak to się ułożyło i w taki sposób razem będziemy pracować nad tak naprawdę utrzymaniem polskiego rolnictwa, bo wygląda na to, że na to się zanosi, że musimy walczyć o własne utrzymanie. To tyle, co miałem Wam do powiedzenia odnośnie tych dwóch wspaniałych informacji, czyli o rezultatach, wynikach naszego mleka, które dostajemy od naszych krówek oraz o szkoleniu. Tak jak widzieliście na filmie, bogate pastwisko daje nam naprawdę bogate mleko i z taką wiedzą, to co my tutaj u siebie propagujemy, chcielibyśmy się z Wami podzielić w ramach właśnie szkolenia. A teraz, już nie przedłużając i nie nudząc Was, chciałbym Wam przedstawić kawałeczek, dosłownie kawałeczek, ale jak był bardzo ważny, wychwyciłem tutaj odnośnie jednego rozdziału. Rozdział dotyczący białek. No bo białka, każdy o tym mówi w dzisiejszym czasie, że białko to najważniejsze w żywieniu człowieka, więc Tomasz w swojej książce tutaj cały rozdział poświęcił białku. I co ja z tego wyrwałem, co chciałem Wam przeczytać. Nie będę Was dzisiaj zanudzał długimi tekstami, dlatego że biochemiczne sformułowania, które tutaj są dość ciężkie. Ja sam chemię zakończyłem bardzo dawno temu i mam z tym problemy. Ciężko muszę sięgać do Google, żeby mi pomagały zrozumieć, co tak naprawdę autor miał na myśli. Ale kto chce, ten to zrobi. Ja Was zachęcę tylko z dwoma prostymi fragmentami. Myślę, że będzie to dla Was zachęta do tego, żeby sięgnąć do tej książki i spróbować poszerzyć swoją wiedzę. Bo jak powiedziałem, dzisiaj mamy czasy takie, że bez wiedzy nie wiemy dokładnie, jak być zdrowi. Pierwsze. Jaka dieta, takie białko. Jakie białko, takie życie. Czyż nie proste? To sformułowanie doktora Jana Kwaśniewskiego, które przytoczył Tomasz Kwaśniewski w swojej książce, jest naprawdę głęboko. Od białka zależy jakość naszego życia. I teraz jeszcze jeden fragment, który tutaj chciałbym Wam przytoczyć, który wyrwałem z tego opracowania przez Tomka. Uważam, że równie ważny, żeby o tym wiedzieć, dlaczego powstają choroby. Posłuchajcie. Każda cząstka białka składająca się z aminokwasów pełni w organizmie określoną, swoistą funkcję. Może być białkiem kurczliwym, strukturalnym, buforowym, hormonalnym, enzymatycznym, obronnym, transportowym,
receptorowym antyoksydantem. Zobaczcie, jak wiele różnych funkcji pełnią aminokwasy w naszym organizmie. Nie tylko budowa ciała, o której wszyscy mówimy, że mamy mieć mięśnie, skórę i narządy, które mamy, ale zobaczcie, funkcja obronna, funkcja kurczliwa, że nasze mięśnie, serce pracują, no to funkcja transportowa, to wszystko za to odpowiedzialne są aminokwasy. I następny, bardzo ciekawy fragment. Dla uproszczenia dalszych rozważań ograniczę się do miocytów, będących w zasadzie zapasem białka, w cudzysłowie. Znaczne wykorzystywanie aminokwasów z białek tkankowych z powodu głodu lub nieumiejętnego jedzenia jako prekursorów i substratów produktów metabolicznych zawsze prowadzi do dysfunkcji, a w dalszej kolejności do uszkodzenia struktury białka powodującej określone choroby, głównie przewlekłe. I stąd Herodot w swoim dziele napisał, że wszystkie choroby ludzkie powstają z pokarmów, które zjadamy. Jeżeli odżywiamy się tak, że nie zapewniamy całej struktury aminokwasów potrzebnych dla naszego organizmu, a jeszcze do tego męczymy i katujemy się na siłowni lub w ciężkiej pracy fizycznej, doprowadzamy do sytuacji, w której możemy zacząć zużywać swoje własne ciało po to, żeby zapewnić aminokwasy potrzebne do funkcjonowania organizmu. Albo też, jeżeli niezbyt dobrze się odżywiamy, doprowadzimy do dysfunkcji naszych organów, które mogą doprowadzić do choroby. Więcej w odpowiedzi, łatwe odpowiedzi na trudne pytania. Zawsze sięgam do tej książki, dlatego że w myślach mam trudne odpowiedzi na łatwe pytania. Bo niektóre odpowiedzi przytoczone tutaj naprawdę powodują, że musimy przemyśleć to, co jest tam napisane. I właśnie takiego przemyślenia Wam życzę po tym dawce naszych zwierząt i tym obfitym pastwisku i tej informacji o tym, jak można się dzisiaj odżywiać. Właśnie ja skąd mieć takie dobre mleczko, to możecie poszukać, pewnie obok Was są rolnicy. Po tych wszystkich dawkach informacji, po przeczytaniu i zgłębieniu tematów w książkach panów Kwaśniewskich mamy ogromną szansę na to, żeby być zdrowym i długo i wspaniale funkcjonować. Na dzisiaj Wam już bardzo dziękuję. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i mam nadzieję, że za niedługo spotkamy się choćby twarzą w twarz na naszym szkoleniu. Trzymajcie się!